Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Miło mi, że postanowiliście spędzić ze mną najbliższy czas. A dzisiaj będę Wam opowiadać o aktorce, o której chciałam Wam przypomnieć, ponieważ bardzo lubię film Nad Niemnem. I jest to aktorka najbardziej znana właśnie z tego filmu, gdzie wcieliła się w Martę Korczyńską. Mowa o Bożenie Rogalskiej. Ta aktorka odnosiła także wielkie sukcesy na deskach teatralnych, przede wszystkim w teatrze imienia Jaracza w Łodzi. Jak to się stało, że mimo tak udanego występu w tak popularnym filmie, aktorka nie dostawała zbyt wielu propozycji i później zniknęła, zupełnie się przebranżowiła i zajęła czymś innym? W jakich okolicznościach zakończyło się niestety jej bardzo krótkie życie? O tym Wam dzisiaj opowiem. Mimo że informacji o pani Bożenie nie było zbyt dużo, postanowiłam zrobić dla Was ten odcinek, bo być może byliście takimi fanami jej talentu jak ja po filmie Nad Niemnem. Zapraszam więc Was bardzo serdecznie do oglądania. Bożena Rogalska urodziła się 14 lipca 1952 roku w Poznaniu. O tym, by kiedyś zostać aktorką, marzyła ponoć od dzieciństwa. Dlatego zaraz po zdaniu matury postanowiła spróbować swoich sił na przesłuchaniu do szkoły teatralnej. Zdecydowała się na zdawanie egzaminu do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie i udało jej się za pierwszym podejściem. Dyplom odebrała w 1975 roku i zadebiutowała w Opolu, teatrze imienia Jana Kochanowskiego i we wspomnianym już teatrze imienia Stefana Jaracza w Łodzi. I to właśnie tam zdecydowanie była najdłużej i była niesamowitą gwiazdą tego teatru. Wiele osób, które miały przyjemność oglądać ją na scenie, mówiły, że to było niesamowite przeżycie, niesamowite doznanie. Nieczęsto bowiem zdarza się tak, żeby aktor czy aktorka zachwycał, czy zachwycała jednocześnie i publiczność, i krytykę. W przypadku pani Bożeny właśnie tak było. W pewnym momencie stała się więc specjalistką od ról wymagających, trudnych, bazujących na emocjach. Takich, które trudno jest zagrać nawet wykształconemu aktorowi czy aktorce. Natomiast oczywiście największą popularność daje dzięki swojemu zasięgowi telewizja. W przypadku pani Bożeny nie było inaczej. O jej popularności można zacząć mówić od momentu, kiedy wystąpiła właśnie w filmie Nad Niemnem, gdzie wcieliła się w rolę Marty. Był rok 1987. Wielbiciele polskiego kina jeszcze długo wspominali później ten występ. W ogóle ten film był bardzo udany. Natomiast wielokrotnie tutaj w artykułach, które czytałam przygotowując się do tego odcinka, przeczytacie, że była to najlepiej oceniana rola w tym filmie. Rola pani Bożeny, właśnie rola Marty. Ja postanowiłam to jakoś zweryfikować i sprawdziłam na Filmwebie, że faktycznie według Was, czyli widzów tego filmu, którzy tam mogą głosować, jest to najlepiej oceniana rola żeńska w tym filmie. I co ciekawe, pani Bożena była do roli Marty charakteryzowana w tym filmie, tak by wyglądała na sporo starszą niż jest w rzeczywistości. Postanowiłam odezwać się do pani Iwony Pawlak, która oczywiście w tym filmie zagrała główną rolę. I zapytałam, jakie wspomnienia ma związane z panią Bożeną właśnie. Oto co mi napisała. Bożenka była niezwykle pracowitą osobą. W teatrze imienia Stefana Jaracza w Łodzi stworzyła swoje najlepsze role teatralne. Zawsze były perfekcyjne w jej wykonaniu. Była bardzo wysportowana, nie bała się wyzwań. Tutaj w filmie Nad Niemnem była postarzana do roli i ja nigdy nie widziałam, żeby nad tym jakoś ubolewała czy była niezadowolona. Wszystko u niej grało, i twarz w tej charakteryzacji, i kostium, to jak chodziła, jak się poruszała, też ułożone było specjalnie dla postaci Marty. Pięknie tę rolę zagrała, miejscami wzruszająco. Ale pamiętam dobrze na przykład scenę wieczorną, gdy Justyna pyta Martę, dlaczego nie wyszła za Anselma. To jej zakłopotanie, krótkie zamyślenie i jakiś bolesny grymas. To było w sekundzie przez nią zagrane. I ta sama scena, też z Justyny i Marty, kiedy Marta mówi, że Zygmunt wcale Justynie nie wywietrzał z głowy i że na pewno o nim jeszcze myśli, tu z kolei Bożenka pokazywała poczucie humoru, nawet nutę sarkazmu. Wszystko perfekt. Taka była. Świetna koleżanka. Bardzo dziękuję pani Iwono.
Jeśli jesteście ciekawi, co słychać u pani Iwony, jak potoczyła się jej kariera, to zajrzyjcie do karty, bo już zrobiłam odcinek o pani Iwonie. No i zachęcam was również do komentowania, bo pani Iwona ogląda nasze odcinki, więc na pewno przeczyta wasze komentarze. I choć filmografia pani Bożeny nie jest zbyt długa, mogliśmy ją jeszcze oglądać na ekranie w takich pozycjach jak Bluszcz, Idol, Wakacje w Amsterdamie czy Republika Nadziei. Artystka także do 1987 roku występowała niejednokrotnie w teatrze telewizji. I w tym samym roku również postanowiła zrezygnować z występów teatralnych w swoim ukochanym teatrze w Łodzi. Ostatni raz zagrała w Weselu. Dlaczego więc artystka od zadań specjalnych w pewnym momencie postanowiła zrezygnować z grania w teatrze? Przecież mówiono o niej, że nie dość, że sprawdza się właściwie w każdym repertuarze, to jako jedyna jest w stanie uratować nawet najgorszą sztukę. Być może przez to, że właśnie była kojarzona z takimi trudnymi rolami, później tych propozycji było coraz mniej. Jeżeli mówię wam, że aktor wpada do szuflady z powodu jakiejś roli, być może pani Boże nie przydarzyło się to z powodu typu roli, ale jest to nieco bolesne, bo jednak za swój majstersztyk płaciła najwyższą cenę, czyli po prostu cenę ciągłego oczekiwania na kolejne role, a jak wiadomo, no niestety pieniądze są w życiu nie najważniejsze, ale bez nich żyć trudno i bez tej stabilizacji również, więc pani Bożena postanowiła zająć się czymś innym, czymś być może bardziej stabilnym, być może to ją już zmęczyło, to ciągłe oczekiwanie. Dlatego też druga połowa lat 80. przyniosła zmiany w życiu zawodowym pani Bożeny. Zdecydowała się na założenie salonu odnowy biologicznej w Łodzi. Ta druga praca zaczęła być bardziej owocna, że tak powiem, coraz więcej zajmowała jej czasu i w końcu artystka zdecydowała się zrezygnować z tego, co przecież bardzo kochała, czyli występów scenicznych. W 1990 roku jednak postanowiła zupełnie zmienić środowisko i wyjechać na jakiś czas z Polski. Wyprowadziła się do Włoch, niestety dość krótko przyszło jej się cieszyć tym nowym życiem po zmianach, ponieważ niestety zginęła tragicznie 14 maja 1991 roku w wyniku wypadku. Artystka została pochowana w Polsce. Jestem ciekawa, czy wiedzieliście o tym, że pani Bożena, która wcielała się w Martę w filmie Nad Niemnem, już niestety nie żyje, że jej życie było tak krótkie i że zginęła w tragicznych okolicznościach. Być może widzieliście ją w innych filmach, czy byliście takimi szczęściarzami, że mogliście zobaczyć ją na deskach teatralnych? Jeśli tak, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, z czego najbardziej panią Bożenę pamiętacie. Będę również wdzięczna, jeżeli zaproponujecie mi inne tego typu artystki. Artystki najwyższej klasy, o których zapomnieć nam nie wolno, a które niestety przez upływ czasu zostały troszeczkę przysypane tym kurzem zapomnienia i trzeba po prostu to zmienić, przypomnieć o ich życiu, być może powiedzieć, co dzisiaj się u nich dzieje. Będę wam bardzo wdzięczna jak zawsze za wszelkie propozycje. Pamiętajcie, żeby odwiedzać moje social media, macie je w opisie tego filmu. Zapraszam was także do karty, tam oprócz odcinka o pani Iwonie, o której już dzisiaj wspominałam i którą jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, znajdziecie odcinki o innych aktorkach, być może któregoś nie widzieli, i warto nadrobić zaległości. Jeśli tylko macie jeszcze troszkę czasu, to serdecznie zapraszam. Zapraszam także do subskrybowania mojego kanału i pamiętajcie, że widzimy się już niebawem w kolejnych odcinkach, które na moim kanale pojawiają się we wtorki, czwartki i soboty. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!